Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty. Firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów Star Nova TV. Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Star Nova TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinia. Tarnowskie Pogotowie Ratunkowe ma najlepszych ratowników w kraju, a ja mam przyjemność gościć ich dzisiaj w studiu, a są nimi Michał Łanocha, Krzysztof Hetman oraz Bartosz Białoń. Dzień dobry. Dzień dobry. To prawdziwy powód do dumy. Tarnowscy ratownicy medyczni wywalczyli pierwsze miejsce w ekstremalnych górskich warunkach. Do rywalizacji w zimowych mistrzostwach w Bielsku Białej przystąpiło 38 załóg z całego kraju i 3 zespoły z Ukrainy. Nasi ratownicy okazali się być bezkonkurencyjni, wygrywając zawody ze znaczną przewagą nad innymi. Panowie, za nami 15. Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym, które odbyły się w Bielsku Białej. Przywieźliście stamtąd pierwsze miejsce. Powiedzcie, jak smakuje ten sukces? No jak smakuje sukces? Ciężko powiedzieć. Na pewno też nie spodziewaliśmy się tego sukcesu. Czy było ciężko i jak nas zapracowaliśmy? Było inaczej niż zawsze na pewno. Mistrzostwa zimowe nie zawsze były zimowe, bo organizowane były przeważnie w scenerii Bielska Białej, w scenerii miasta, ewentualnie na jakichś szczytach górskich w pobliżu, ale do tej pory dojazdy, przynajmniej tych mistrzostw, na które jeździliśmy od 3 lat, był dojazd po prostu karetką pogotowia, zadanie na miejscu i powrót. Teraz inaczej. Drugi dzień nas zaskoczył, czy w sumie już w pierwszym dniu mieliśmy zaskoczenie, które rozpocznie się dnia drugiego. Komandor mistrzostw powiedział, że pakujemy plecaki, powiedział, jaki sprzęt bierzemy. Wysyłamy was w góry, idziecie i na szlaku górskim od schroniska do schroniska zadania. No i tak też było. Czy spodziewaliśmy się zwycięstwa? Po pierwszym dniu może troszkę czuliśmy, że poszło nam dobrze, bo zadania były takie dla nas i w miarę łatwe. Nie było podziału zespołu. Drugi dzień już mieszane uczucia, zadania cięższe na rozbicie zespołu, większa liczba poszkodowanych, większa konieczność organizacji i ze strony sędziów deorganizacji dla naszego zespołu. No, poszło chyba dobrze, no, wygraliśmy. Zasługa wszystkich, całej trójki. Nikt tu nie może być indywidualnością. To zatem powiedzmy, jakie zadania was czekały podczas tych zawodów? W pierwszy dzień każdy z nas miał osobne zadanie. Zostaliśmy podzieleni. Trzeba było wytypować super mózg, super nogi i super... Koledzy, jak to było? Super driver. Super driver. Tradycją jest w Bielskim Pogotowiu to, że jest bieg na 10 albo 11 piętro po schodach. Tutaj Michał się wykazał. Potem Krzysiu jeździł go-kartami na czas, ścigał się z innymi zawodnikami, a ja byłem wytypowany do testu. Na drugi dzień właśnie, tak jak kolega mówił, zostaliśmy wysłani w górę o godzinie 12. Tam mieliśmy pomóc dziecku, na początku dziecku z urazem. I fajne było to właśnie, że musieliśmy działać w warunkach naturalnych, czyli w górach, na śniegu, gdzie było zimno. Może tutaj u nas tej zimy nie widać, ale tam w górach jednak ten śnieg jest i bardzo no trudnie i przede wszystkim było zimno. Badanie pacjenta też musieliśmy dostosować do tego, żeby go nie wychłodzić. Potem mieliśmy odebrać poród fizjologiczny w schronisku, gdzie nie mieliśmy dostępnego żadnego innego zespołu, nikogo do pomocy. A na koniec mieliśmy pomóc narciarzowi, który doznał urazu brzucha z wytrzewieniem. I tam mieliśmy do dyspozycji GOPR, mieliśmy współpracować z GOPR-em i oczekiwać na ten GOPR, żeby nam pacjenta zwiózł na dół. Mnóstwo zadań, mnóstwo takich wyzwań. A które z tych konkurencji było takim największym wyzwaniem dla was? Największym wyzwaniem był trzeci dzień mistrzostw. Tam były dwa zadania. Bardzo trudne. Pierwsze zadanie to był wybuch magnezów w fabryce Fiata. Tam były 4 osoby poszkodowane, działaliśmy w warunkach zadymienia, duszne pomieszczenie, jeden korytarz, całkowita ciemność. Jedyne oświetlenie to były nasze latarki czołówki. Tam były 4 osoby poszkodowane, wszystkie z poparzeniami.
nie było możliwości ewakuacji, ponieważ kierujący działaniem ratowniczym twierdził, że jeżeli już weszliśmy do pomieszczenia, na zewnątrz jest niebezpiecznie. Także musieliśmy cały czas działać w tych warunkach. Kolejne zadanie odbywało się kilkaset metrów dalej, w galerii handlowej. Nie byliśmy odgrodzeni od publiczności niczym, także każdy mógł podchodzić, patrzeć, co my robimy, mógł się nas potykać, mógł nam pomagać, jeżeli któryś zespół o to poprosił. Tam było zatrzymanie krążenia u dziecka. W czasie trwania zadania jakby opiekun dziecka, jego dziadek, również zasłabł z powodu zawału i było drugie zatrzymanie krążenia. Także musieliśmy skupić dwie osoby w jednym miejscu i prowadzić czynności resuscytacyjne równocześnie dla dwóch osób. Czyli to były takie jedne z trudniejszych zadań, ale z którymi świetnie sobie poradziliście. Czyli było łącznie ile takich konkurencji? No pierwszy dzień to były te trzy takie na rozładowanie emocji przed startami, bo tak naprawdę też wcześniej nigdy tego nie było. Zawsze startowaliśmy zadaniami już ocenianymi na 50 punktów. Te były takie małe na 3 punkty. Potem kolejny dzień były trzy kolejne zadania. To było to dziecko z urazem, poród i wytrzewienie u narciarza. Też trzy zadania, to już duże zadania po 50 punktów. I ostatni dzień dwa zadania. Pierwsze zadanie Fiat na 50, trzecie było dzielone, znaczy drugie zadanie tego trzeciego dnia było dzielone, w sumie łącznie na 100 punktów. Dziadek był punktowany za 50, a dziecko było punktowane też za 50. Tak naprawdę w takim składzie w zawodach wystartowaliście po raz pierwszy, ale ogólnie w tych zawodach już braliście udział, tak? To już są moje trzecie mistrzostwa w Bielsku. Ja osobiście brałem jeszcze udział w mistrzostwach w Gliwicach, w Legnicy i w Olsztynie. Koledzy tutaj zaczynali rok wcześniej, ale w tym składzie startujemy pierwszy raz. Tak naprawdę te zawody różnią się od siebie, bo to już jest 15. edycja, ale za każdym razem czeka Was coś innego, różnego, tak? Tak, jedyną konkurencją, która się powtarza, jest ten bieg. To słynne już Pogotowie Bielskie wiąże się z tym biegiem na 11. piętro. A tak to Bielsko próbuje organizować też te zawody. Oni często wcielają jakieś zdarzenie z życia. Oczywiście troszeczkę dokładają, bo ekipy jeżdżące na zawody pokazują już wyższy poziom, no i muszą jakoś różnicować tą punktację, żeby ktoś musi w końcu wygrać. Też dokładają coś od siebie, aczkolwiek zdarzenia też bywają realne. Też co roku jest jedno zadanie nazwane Cypek albo Cypuś. To jest zadanie ku pamięci jednego z ratowników bielskiego pogotowia, który właśnie podczas mistrzostw zimowych, to nie było zadanie, to było naprawdę, doszło u niego z zatrzymania krążenia. Podjęto tam resuscytację krążeniowo-oddechową, ale niestety on zmarł. I ku pamięci jego właśnie co roku jest jedno zadanie nazywane na jego cześć Cypuś. Tak naprawdę podczas tych konkurencji musicie zmierzyć się z różnymi zadaniami, którymi tak naprawdę spotykacie się na co dzień w swoim zawodzie albo tak przed którymi stoicie też, bo nie wszystkie się wydarzyły do tej pory jeszcze. Czy można powiedzieć, że poprzez te zawody wy też wyjeżdżacie, przyjeżdżacie stamtąd bogatsi o jakieś nowe doświadczenia? Przede wszystkim przed mistrzostwami bardzo dużo się uczymy. Nabieramy większej pewności siebie. Generalnie całe przygotowanie do mistrzostw to jest około 3 miesiące nauki, 3 miesiące ćwiczeń z naszymi instruktorami. Oni nas motywują do pracy bardzo mocno. Chcielibyśmy z tego miejsca im podziękować przede wszystkim za to, że swój wolny czas poświęcają na pracę z nami. Czyli są to 2-3 miesiące takiej ciężkiej pracy i przygotowania do tych zawodów. Tak, 2-3 miesiące spotykania się dwa razy w tygodniu, po kilka godzin dziennie, plus praca w domu. Czytanie wytycznych, czytanie nowych badań. Wracacie bogaci o jakie doświadczenia? Na pewno tam możemy potrenować, nauczyć się rzeczy, z którymi na co dzień nie mamy styczności. Tak jak mówiliśmy, tutaj nas wygonili w górę na cały dzień. W tym momencie rzadko się zdarza, że możemy te rzeczy przetestować albo potrenować, poćwiczyć w realnym życiu, w realnych sytuacjach. A takie sytuacje się mogą zdarzyć każdego dnia tak naprawdę, więc wracając z tych mistrzostw na pewno wracamy mądrzejsi o pewną wiedzę, o pewne umiejętności i na pewno jesteśmy na co dzień lepszymi ratownikami, dlatego że właśnie uczestniczymy w tych mistrzostwach. No każde mistrzostwa w zależności od miejscowości i od infrastruktury terenu dają nam nowe doświadczenia. Góry, no to warunki działania w górach w hipotermii. Byliśmy w Olsztynie, warunki nad wodą, jeziora, zadania w wodzie, też inne działanie. U nas organizowaliśmy, myśmy mieli kwalifikacje do Mistrzostw Polski w tamtym roku. Też było troszeczkę związane o naszą infrastrukturę, o akurat zakłady mechaniczne tutaj.
Więc każde miejsce w Polsce ma troszeczkę inny teren, inne podejście i zespoły, które organizują zadania z innymi zdarzeniami rzeczywistymi spotykają się na co dzień. I oni starają się nam to przekazać, żebyśmy też mogli poćwiczyć takie, a nie inne sytuacje, ćwicząc, żeby w rzeczywistości umieć postępować. Może nam się sprzeda, może kiedyś trzeba będzie pomocy, w innym miejscu będzie jakieś zdarzenie masowe, katastrofa, wyślą nas, będziemy wiedzieć, jak działać. Zawsze to jest nowe doświadczenie i coś innego. A co złożyło się na pewno na ten sukces? Czy tutaj praca zespołowa, co było brane pod uwagę przy ocenie? Czy każda konkurencja była tutaj inaczej punktowana? Znaczy, ogólnie konkurencje, zawsze jest sędzia główny, który jest pomysłodawcą zadania. On ustala zadanie, ustala punktację, ma sędziów pomocniczych, sędziów technicznych. Tam są duże podziękowania też dla Bielskiego Pogotowia, bo niesamowicie musieli włożyć dużo pracy, żeby to ogarnąć. Jak to wygląda? Przeważnie schemat badania jest taki sam. Dzielimy to, czy to jest w zależności, czy jest kobieta w ciąży, czy to jest pacjent z urazem, czy to jest pacjent internistyczny z jakimiś chorobami serca, ale punktujemy podobnie. Jest skala ocen, 1, 2, 3 punkty za dany parametr. Oceniamy oddech, oceniamy krążenie, oceniamy kolor skóry. To wszystko w zależności od karty ocen. I na podstawie tego no, wyłaniają zwycięzcę, sumują punkty. A poprzeczka była podniesiona wysoko chyba. No, co roku zespoły są coraz bardziej do tych mistrzostw przygotowane. Każdemu zależy na tym, żeby wygrać. Z roku na rok też sędziowie starają się te zadania układać coraz trudniejsze, żeby nie było tak, że po prostu będzie za dużo osób na jednym poziomie i wtedy będą miejsca ex aequo, więc sędziowie coraz to nowe wymyślają zadania, coraz to cięższe, żeby też dostosować poziom do nas, bo każdy z nas też się uczy, każdy z nas chce wygrać i w pewnym momencie już poziom też urósł do takiego poziomu, że trzeba się naprawdę dużo wysilić i dużo wkładu włożyć, bo to jest pewien proces. Myśmy się już przygotowywali, no chłopaki 3, ja 2 lata, żeby właśnie osiągnąć ten sukces. To nie jest tak, że my się spotykamy w jeden dzień i po prostu na drugi dzień jedziemy, tylko trzeba się do tego przygotować. A jak ważna jest taka współpraca przy tych zawodach? Taka właśnie gra zespołowa, jakie ma znaczenie? No współpraca jest najważniejsza, mimo że były tutaj zadania dzielone, tak jak na przykład zadanie dyspozytorskie, gdzie każdy dostał swoje stanowisko pracy i musieliśmy odpowiadać za to, co robimy w danym miejscu. To było zadanie nocne. Bartuś tutaj był kierującym akcją medyczną na miejscu. Ja byłem dyspozytorem, który przyjmuje zgłoszenie i wysyła na miejsce karetki. Michał był dyspozytorem przyjmującym, który przyjmował inne zdarzenia w tym czasie. To tutaj z Bartkiem musieliśmy pracować praktycznie cały czas, nie widząc siebie. Mieliśmy tylko kontakt radiowy ze sobą. Ja musiałem wiedzieć, ile on osób poszkodowanych ma na miejscu, jakie siły i środki potrzebuje. Dlatego ta współpraca bardzo się zacieśnia, a też uczy nas nowego postrzegania na sposób naszej pracy, bo żaden z nas nie pracuje na dyspozytorni, żaden z nas nie wysyła karetek, także to było szybkie szkolenie dwuminutowe. Macie taki i taki system, pracujecie na nim. Nie sposób nie zapytać, jak to się stało, że w ogóle zostaliście ratownikami medycznymi. Będąc w gimnazjum zawsze chciałem być fizykiem i pracować na uczelni, robić doświadczenia. Później w liceum, ojej, nie wiem, to chyba było przysposobienie obronne jeszcze wtedy, troszkę pierwszej pomocy, jakieś tam zawody pierwszej pomocy, no i spodobało mi się to. Służyłem potem po maturze na różne kierunki. Dostałem się, akurat ja studiowałem na Śląsku, w Zabrzu. Dostałem się i mówię, a idziemy. Taki spontan. No i się spodobało. No i tak zostało. No nie wiem, czy dobrze. No chyba dobrze. Ja od 16 roku życia jestem strażakiem ochotnikiem i to myślę, że zaszczepiło we mnie taką potrzebę dalszego kształcenia się i dlatego wybrałem kierunek ratownictwa medycznego. Już w liceum, jeszcze wtedy istniało w Skrzyszowie liceum o profilu pożarniczo-ratowniczym. Tam zaczynałem swoją przygodę, później studia w Nowym Targu i dalej kształcę się i pracuję jako ratownik medyczny. Ja myślę, że troszkę z przypadku, ale chyba dobrze się stało, ponieważ zawsze chciałem iść na jakiś zawód medyczny i pamiętam, jak dziś składałem jeszcze na fizjoterapię. Tam też się dostałem, ale stwierdziłem, że na fizjoterapię jest za dużo ludzi przede mną, więc stwierdziłem, że na ratownictwie będzie mi prościej. No i chyba się opłaciło, bo teraz tak naprawdę jest to moją pasją i jak widać z sukcesami. Jakieś takie może najtrudniejsze sytuacje, z jakimi przyszło się Wam zmierzyć w pracy w tym zawodzie? No to u mnie na pewno pierwszy poród w ramach już zespołu ratownictwa, nawet nie w domu, tylko w pogotowiu. To takie, no na pewno strach, którego nie chciałem pokazać na zewnątrz.
No ciężko było, aczkolwiek potem się śmiali, bo poszło jak, nie wiem jak to powiedzieć. No potem się śmiali ze mnie, bo nagle zacząłem przyjmować porody, w ciągu pół roku miałem chyba parę, więc... Specjalista do spraw porodów. Więc się śmiali ze mnie, że no jak miałeś pierwszy, to się nauczyłeś. Nie udało w ogóle odebrać, a kolega... No. No i wiadomo, no i pierwsza reanimacja na pewno, szkoła, no to było ćwiczenie tylko na fantomach, pozorację. Co prawda starali się robić na studiach wysokiej wierności, no ale nigdy to nie był żywy człowiek. A tu jeszcze w roli, jak się było kierownikiem zespołu, potwierdzenie tego zatrzymania krążenia, brak oddechu, brak tętna, no to takie troszeczkę przerażenie, co będzie dalej. Ale powoli do przodu. A w przypadku pana Krzysztofa? Myślę, że najtrudniejsze wyjazdy to te związane z dziećmi. Byłem do zatrzymania krążenia u dziecka 3-miesięcznego i u 12-latka. To myślę takie zdarzenia, które naprawdę zapadają w pamięć. No i zdarzenie mnogie w Skrzyszowie, tam gdzie złamała się zwyżka również z dziećmi. Tak jak koledzy mówią, pierwsza reanimacja zawsze zachodzi w pamięć. Aczkolwiek moje takie najbardziej może hardkorowe wezwanie było do dwóch spadochroniarzy. I w momencie, kiedy pan jeden dostał od żony prezent na urodziny, bo potem nam powiedział, jako skok ze spadochronem. I jego instruktor, bo oni skakali w tandemie, w powietrzu mu powiedział, że się źle czuje i zasłab. I w tym momencie oni uderzyli o taki murek betonowy i ten instruktor niestety był w zatrzymaniu krążenia, a tamten miał połamaną miednicę. I to takie, no, ciekawe, ale troszkę straszne. Czyli straszne wezwanie. Wydarzenia, które odcisnęły jakieś piętno też, nie? Na tym waszym zawodzie. I jeszcze mam takie na koniec pytanie, troszkę może z innej dziedziny, aczkolwiek od 1 stycznia do mieszkańców powiatu bocheńskiego i brzeskiego wyjeżdża ambulans z dwuosobowym składem, a nie jak do tej pory trzyosobowym składem. Chciałam zapytać, jak to wygląda z waszego doświadczenia, z waszej praktyki? Czy faktycznie nie ma miejsca na tą trzecią osobę? Jak możecie się odnieść do tego? Miejsce jest i na trzecią, i na czwartą, jeśli by też była. Odniosę też do zawodów teraz, bo było poruszone na właśnie omówieniu zadań składy zespołów. My trzymamy się tu jeszcze w Tarnowie w trójkach. Większość Polski, od Warszawy w górę, jak rozmawialiśmy z chłopakami, tylko dwójki. No zadanie trzecie, najcięższe, co udało nam się wygrać część tego zadania. Dwie osoby zatrzymane. Przenieść to na rzeczywistość i zespół dwuosobowy. No ja sobie tego nie wyobrażam. Wybieramy dziecko, czy wybieramy dziadzia? Pomóc jemu, czy pomóc mu? Czy pomóc każdemu po trochę i w sumie nic z tego nie wyjdzie? Optymalnie, no to byłoby 4 osoby, to byłoby super, ale to w ogóle nawet nie myślimy, marzymy może. Trójki, no to mi się wydaje, że minimalna ilość osób, która powinna jeździć w składach, w zespole ratownictwa medycznego, żeby udzielać świadczenia na takim dobrym poziomie, bo każde wytyczne każdego towarzystwa naukowego w Polsce postawiają coraz wyżej, coraz więcej badań, coraz wyższa poprzeczka, coraz więcej zaleceń i możliwości i coraz więcej rzeczy do wykonania na miejscu, no ale mamy tylko 4 ręce w dwuosobowym zespole. Zatrzymanie krążenia, dwie osoby u jednej osoby, jedno zatrzymanie krążenia u jednej osoby, mówmy, że dorosłej, czyli standardy takie ogólnie przyjęte, dla dwóch osób to już jest dużo. Patrząc to do tej sytuacji, czy zwycięstwo w dwuosobowym waszym składzie na tych mistrzostwach byłoby możliwe? Na pewno nie. Nie. Nie dałoby się tego zrobić, zwłaszcza, że te dwa zadania właśnie były nastawione na to, że było tych poszkodowanych więcej. Tak samo jak przy tym wybuchu magnezu, tam było 4 osoby poszkodowane, nie byłoby szans tego wygrać, a nawet pewnie się zbliżyć do czołówki. Zatem ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Za wspólne oglądanie dziękuję firmie Lofty. Firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów z Tarnowa TV.